Pokazujemy autobus regionalny C10,5. To jest taka nasza klasyczna propozycja, dostępna od lat, którą tylko poprawiamy co jakiś czas jakimiś tam liftingami. Dodatkowo pokazujemy właśnie ten regionalny 12-metrowy CN12. To jest też nasz taki produkt, który chcemy prezentować mocno, jeżeli chodzi o komunikację regionalną. I pokazujemy też tą nowość, czyli nasz ten nowy elektryczny autobus, na bazie którego stworzymy również konstrukcje dieslowe. Na początku 12-metrowy, a potem 18-metrowy. Teraz prezentujemy ten autobus elektryczny, który jest tą naszą nowością już w produkcji seryjnej. Na tej samej bazie budujemy autobusy dieslowe. Jesteśmy w trakcie homologacji takiego samego typu autobusu, jeżeli chodzi o diesla 12-metrowego, który ma być taki klasyczny układ miejski 2-2-2, 22,5 cala. Także chcemy mieć taki produkt taki przystosowany do dużych miast. Na tej samej bazie w tym roku chcemy jeszcze przygotować przeguba 18-metrowego, którego zaprezentujemy w tym roku jeszcze w Polsce. Także nasze cele, nie dodajemy pojazdy nowe, nie rezygnujemy z produkcji pojazdów tych poprzednich, nie rezygnujemy z żadnej naszej linii produkcyjnej. Nasze autobusy 100% niskopodłogowe typu NB12, NB18 stały się konkurencyjne cenowo przy ostatnich zyskach cen u konkurencji. To nasze NB stają się konkurencyjne, jeżeli chodzi o ceny zakupu, dlatego te pojazdy ciągle zostają. A autobusy niskowejściowe CN12 i długości 8,5, 9,5, 10,5 to są takie pojazdy, które będą się sprawdzały w komunikacji regionalnej. Planujemy rzeczy na rok 2019, bo rok 2018 praktycznie mamy zapełniony, jeżeli chodzi o produkcję. Jeszcze możemy trochę coś wyprodukować na końcówkę tego roku, ale to już konkretnych typów autobusów. Jeżeli chodzi o ONS elektryczny, ten nowy typ, to już mamy całkowicie wyprzedane na rok. Chcemy wysłać na testy ten nowy elektryk właśnie pod kątem roku 2019. W dalszym ciągu stoimy przy tym starym elektryku w długościach 8, 9,5, 11 metrów. One są dosyć konkurencyjne cenowo, więc ten autobus też chcemy wysłać na testy w tym roku. I tak nasze autobusy regionalne, niskowejściowe, to jest też następny typ autobusu, który chcemy w tym roku przetestować w komunikacji regionalnej w perspektywie następnych 2 lat.